Hej, to jest podcast IT 2.0. Ja mam na imię Przemek Partel. Tworzę tę audycję, aby pomóc Ci odnaleźć się w świecie programowania, IT i nowych technologii. Zaczynamy. Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu IT 2.0. Tak jak powiedziałem w intro, ja nazywam się Przemek Partel i tworzę ten podcast przede wszystkim po to, aby pomóc Ci odnaleźć się w świecie programowania, IT i nowych technologii. Chcę zacząć od tego, żeby wytłumaczyć też, dlaczego to w ogóle robię. Otóż chciałbym przede wszystkim przekuć swoją pasję i doświadczenie w takie realne wsparcie dla Ciebie i dla wszystkich programistek, programistów oraz twórców rozwiązań technologicznych i pasjonatów IT. Moim celem jest m.in. stworzenie takiego bezpiecznego miejsca do rozwoju, edukacja, wsparcie merytoryczne oraz pomoc w realizacji i promocji takich najlepszych rozwiązań technologicznych oraz projektów. To nie jest moja taka jakby praca na 100%, ale obiecuję, że dam z siebie 100%. Trochę więcej o mnie możecie też znaleźć na stronie partel.pl. Ja tam wrzuciłem taką zakładkę o mnie, więc zapraszam do czytania. Co będzie tematyką tego podcastu i dla kogo jest ten podcast? Otóż, moi drodzy, przede wszystkim treści chciałbym kierować i przygotowywać dla wszystkich przyszłych oraz obecnych programistek, programistów, twórców aplikacji i rozwiązań technologicznych oraz pasjonatów w taki sposób, aby one pozwoliły lepiej tutaj w tym całym środowisku się odnaleźć. Wiem, że niektóre treści będą, powiedzmy, proste dla niektórych z Was, czy dla Ciebie, ale tutaj też proszę o taką wyrozumiałość, ponieważ wiem, że niektórzy, a może nawet i Ty, dopiero zaczynają lub chcieliby zacząć się tutaj w tym środowisku odnaleźć. Zatem nieważne, czy zaczynasz, czy jesteś już w tej branży, ten podcast robię właśnie dla Ciebie. Forma, jaką przyjąłem, to podcast. Z mojej strony będę chciał, żeby te podcasty były dosyć krótkie. Częstotliwość, przyjąłem taką taktykę, żeby było to dosyć regularne. Raz w tygodniu, w czwartek, będę publikować nowy odcinek podcastu. Jest to dla mnie dosyć nowy format, dlatego też ja zawsze to podkreślam w tym momencie z tymi osobami, z którymi rozmawiałem, że potrzebuję Waszego wsparcia. Jak możesz mi je dać? Zachęcam przede wszystkim do zapisania się na newsletter, komentowania, wszelkiego rodzaju pomysły, jakaś konstruktywna krytyka będą dla mnie ciekawą wskazówką, co mogę zrobić lepiej, jak lepiej się przygotować, czy jakie tematy mogę przygotować dla Ciebie, żebyś w przyszłości mógł skorzystać z nich i mieć takie realne wsparcie. Zatem wrzucaj swoje propozycje tematów. Obiecałem sobie takie 3 miesiące na początek, zatem 12 odcinków chcę wypuścić. Potem chciałbym dokończyć obiecaną moim córkom grę w Unity, którą zacząłem, ale gdzieś na razie utknąłem. No i po tych 3 miesiącach też podejmę decyzję, co robić dalej. A co w dzisiejszym odcinku? Na początek może wyjdę od tego, jak udało mi się zebrać materiały na dzisiejszy odcinek. Otóż zadałem moim przyjaciołom, znajomym, którzy mają styczność z oprogramowaniem, z wytwarzaniem oprogramowania. Był to miks zarówno osób bardzo doświadczonych, jak i mniej doświadczonych, pracujących na różnych stanowiskach w IT. Jedno pytanie. Gdyby mogli się cofnąć w czasie, jaką jedną rzecz chcieliby wiedzieć, zanim zaczęliby swoją przygodę z programowaniem? Chciałbym na wstępie przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy podzielili się swoją opinią i odpowiedzieli na to pytanie. To było ponad 50 osób, które odpowiedziały, przekazały mi swoją opinię, przekazały też mi bardzo cenne uwagi, co było dla nich ważne, co tak naprawdę też chcieliby wiedzieć, zanim zaczęliby. Ja to wszystko starannie przeanalizowałem, zebrałem i co z tego powstało? Przede wszystkim lista kilkunastu takich ważnych aspektów, tematów, zagadnień, które są ważne zanim zaczniesz przygodę z programowaniem. Powstała pewnego rodzaju taka wiedza, która na temat tego świata IT, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć specyfikę pracy w tym środowisku, ale przede wszystkim na pewno powstało coś, co jest bardzo cenne dla tych osób, które zaczynają lub myślą o tym, żeby zacząć
swoją przygodę z programowaniem. I wydaje mi się, że to jest nie tylko cenne dla tych osób, które tutaj będą zaczynać swoją przygodę z programowaniem, ale też dla osób, które są w tym środowisku. Mnie pewne elementy zaskoczyły i tym będę się chciał z wami podzielić przynajmniej przez kilka najbliższych odcinków. Zakładam, że to będzie pewnie 4 odcinki, może więcej. Rezultaty, tak jak wspomniałem, pokryły się trochę z tym, co ja zaobserwowałem w środowisku i co fajnie pokazuje, jak niektóre elementy lub wiedza pomagają nam w tym zawodzie. Ja teraz przez najbliższe odcinki nie będę bardzo szczegółowo wchodził w poszczególne tematy, a bardziej skupię się na tym, żeby wam przekazać całą tą listę zagadnień, tak żebyś mógł się na tym skupić, oraz będę chciał bardzo ogólnie omówić te aspekty i dlaczego to jest ważne. Z mojej strony ponownie zachęcam, komentujcie, co dla was jest interesujące z tych zagadnień, a ja też będę potem takie odcinki bardziej doszczegółowiał i tworzył je takie bardziej, powiedzmy, rozbudowane. Dzisiaj celowo tylko 2 tematy z całej listy, ponieważ wstęp jest dzisiaj troszkę dłuższy, a nie chcę, żeby ten podcast był bardzo długi, jak wspomniałem wcześniej. W kolejnych odcinkach będę chciał trochę tych elementów wrzucać więcej, tak abyśmy mieli też więcej elementów do dyskusji. Zatem już nie zwlekając dłużej, przejdźmy do pierwszej rzeczy, jaką programistki lub programiści powinni wiedzieć, zanim zaczną swoją przygodę z IT. Jest to następująca rzecz, że każdy może zostać programistką, programistą. Wiem, teraz możesz powiedzieć, że pomyśleć lub powiedzieć, że ale mi to odkrycie, ale chciałbym zwrócić uwagę na podłoże całej sprawy. Dlaczego to też wyszło z tych wszystkich odpowiedzi? Otóż wokół twórców IT urosło między innymi wiele mitów i stereotypów. I takie mity często zniechęcają osoby do tego, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. I pierwszym takim, wydaje mi się, jednym z mitów, który mamy, to jest na pewno, to nie jest jedyny, ja tylko powiem o kilku, o takich 4 mitach. Na pewno zrobię odcinek, gdzie pokażę wam też więcej tych mitów, które tutaj narosły. Ale pierwszy jest taki, że to jest taki męski zawód. Otóż nie. Płeć nie determinuje w żaden sposób tego, czy się nadajemy do programowania, czy nie. Kolejnym takim mitem, który też często tutaj się pojawia, to jest to, że trzeba być świetnym z matematyki, czy mieć tak zwany umysł ścisły. Otóż nie trzeba być świetnym z matematyki, nie trzeba mieć umysłu ścisłego. Ja znam wiele osób, które sobie doskonale poradziły. I tutaj chciałbym też, pewnie wyjdzie w kolejnych podcastach, że na pewno to, że miej na uwadze, że tak naprawdę spektrum tych różnych zajęć, które pojawiają się w obszarze IT, jest bardzo duże i jest tak, że czasami te osoby, które są świetne z matematyki, odnajdują się w pewnych obszarach, ale też w wielu innych obszarach programowania jest bardzo dużo miejsca dla tych osób, które, powiedzmy, z matematyką nie czują się jakoś bardzo dobrze. Kolejnym takim mitem, który tutaj jest i istnieje, to jest na pewno to, że nie trzeba zacząć kodować w wieku 5 lat, czy ja bym nawet trochę to odwrócił w drugą stronę. Na naukę programowania nigdy nie jest za późno. I tu bardziej chciałbym to podeprzeć może też takimi pewnymi badaniami, które zostały opracowane przez Andersa Ericssona. On już w 1993 roku wyszła taka fajna publikacja, ona mówiła o tym, że tam była rola wytrwałości ćwiczeń w osiąganiu doskonałości. I to jest świetny przykład i to samo sprawdza się tutaj w tym obszarze. Ja przede wszystkim tego życzę wam wszystkim, czyli nie przejmowania się tymi stereotypami i dążenia poprzez swoją ciężką pracę do tego, żeby tu osiągnąć wiele. I to też coś, co taki ostatni mit, o którym chciałbym teraz powiedzieć, który tutaj przeszkadza wielu osobom, gdy zaczynają, to jest to, że niektórzy myślą, że trzeba skończyć uniwersytet, na przykład kierunek informatyka, żeby być na przykład programistką lub programistą. Oczywiście to nie jest prawda. Można, to w niczym nie szkodzi, a wręcz pomaga, ale to nie jest tak, że każda programistka czy każdy programista to jest absolwent uniwersytetu po kierunku informatyka. Także też chciałbym, żebyście zapomnieli o takim stwierdzeniu. To znaczy, że musicie skończyć na przykład uniwersytet. Jakby kończąc tutaj ten wywód na temat, chciałbym powiedzieć to, co ja uważam i że co jest dosyć istotne, że tak, talent, tak jak wspomniałem wcześniej, jest nam potrzebny i on też nam sporo daje, ale to jest zapewne pewnie 1% całego sukcesu, a najważniejsze to jest ta cała ciężka praca, którą mamy. Ja tak jeszcze chcę się podzielić jakby jednym cytatem, który tutaj też mam od tych osób, o które pytałem i tu
bardzo fajna odpowiedź była od jednej osoby, że chciałabym wiedzieć, że nie muszę być nie wiadomo jak zajebista, żeby zacząć. To jest bardzo fajne stwierdzenie. I drugi taki cytat, który mam, to jest to, że to wcale nie jest aż tak skomplikowane, że absolutnie nie jest wymagana matematyka. To jakby też pokazuje, że to, o czym dzisiaj mówiłem, mocno przekłada się i te osoby, które już gdzieś tutaj się odnalazły w tym zawodzie, miały styczność czy tak pewnego rodzaju obawy w tym temacie. Druga taka rzecz, jaką programiści lub programiści powinni wiedzieć, zanim zaczną przygodę z IT, to jest to, że nikt nie wie wszystkiego w tym zawodzie. To jest ciekawe, ale wiele osób sądzi, że zwłaszcza jeżeli są programiści dosyć doświadczeni, to oni posiadają wiedzę wszelaką na temat tego, co robią. Otóż tak nie jest. W tym zawodzie, nawet jeżeli się spędza bardzo długo czasu, nadal ciągłe uczenie odgrywa znaczącą rolę. To znaczy ta wiedza, którą trzeba mieć, ona się ciągle zmienia. Ja wiem, że to działa w obie strony. Z jednej strony wymaga to ciągłego uczenia, tak jak wspomniałem od osób, które już tu są, a z drugiej strony też sprawia to, że osoby, które dzisiaj zaczynają, nie jest tak, że nie są w stanie nadrobić czy nauczyć się dużo w tym obszarze. Otóż nawet wieloletnie doświadczenie nie daje wiedzy zupełnej. Podam taki nawet przykład, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z programowaniem. Aplikacje mobilne, czy programowanie aplikacji mobilnych wręcz nie istniało. Nie było takiego tematu. Potem, gdy mając nawet 10-letnie doświadczenie, zacząłem bawić się w programowanie aplikacji mobilnych, były osoby, które miały roczne doświadczenie i one okazało się zaczęły wcześniej o rok ode mnie, więc nawet miały dużo większe doświadczenie ode mnie w tym obszarze i musiałem nadrabiać. Nie ma się co denerwować ani stresować, gdy nie wiemy wszystkiego. Tutaj przede wszystkim też co ja usłyszałem od innych, że nikt nie wie wszystkiego, ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć ludzi, którzy będą cię wspierać i pomagać w tej niełatwej drodze, swoją społeczność. Tak, zgadzam się z tym w 100%. Warto przede wszystkim szukać ludzi, którzy mogą cię wesprzeć i pomagać w twojej drodze na szczyt. Otóż społeczności często ludzie nie zdają sobie sprawy, że istnieją społeczności czy grupy ludzi, którzy pomagają sobie nawzajem. Czy to społeczności, które kierunkują się na poszczególne tematy w IT, w programowaniu, czy to społeczności, które pomagają wejść w to środowisko. Więc ja zachęcam wszystkich przede wszystkim tak na początek, ja pewnie zrobię dedykowany odcinek na temat społeczności, aby przyglądać się na początek jednej na przykład platformie, na przykład Meetup i sprawdzić, jakie społeczności są blisko mnie, gdzie się spotykają, jak mogę dołączyć do tych społeczności i kto może mi pomóc. Jest też kilka innych takich źródeł, które ja uważam za bardzo dobre wsparcie, na przykład mentorzy czy wszelkiego rodzaju przyjaciele, którzy są w tym środowisku i są w stanie nam pomóc. Nie bój się ich pytać o ich doświadczenia, nie bój się ich pytać o to, co powinienem zrobić zanim zacznę, bo to bardzo ważne. I na przykład jeżeli ty też już pracujesz w jakimś środowisku, warto pytać współpracowników o pomoc, bo to zawsze też pomaga. Często osoby, z którymi pracujemy, mają dosyć duże doświadczenie, przynajmniej w tematach, które my mamy w naszej firmie. Na koniec tak oczywiście chciałbym powiedzieć, że to nie jest wstyd pytać w tym zawodzie, ani szukać wsparcia. To jest jak najbardziej najlepsza, nawet bym powiedział, droga do tego, żeby osiągać jak najwięcej. Tej wiedzy jest bardzo dużo. Nawet w internecie jest wiele portali, w których możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytania. Jest bardzo dużo też technicznych, bardzo mocno portali, które oferują gotowe rozwiązania czy algorytmy. Warto szukać, warto wykorzystywać te źródła, bo to jest coś, co powinniśmy wykorzystywać. Na koniec, tak podsumowując, dzisiaj przekazałem te dwie, ja bym powiedział, pozytywne wiadomości, takie dwa pozytywne aspekty, które powinniśmy wiedzieć, czy warto wiedzieć, zanim zaczniemy w tym środowisku funkcjonować. Głównie pozytywnie dla przyszłych deweloperów i pewnie też dla obecnych, mających różnego rodzaju dylematy i rozmyślania. Moi drodzy, komentujcie, piszcie, co się podoba, co ewentualnie mogę poprawić, tak jak wspomniałem wcześniej. Jakie tematy poruszać? Oczywiście ja zawsze zachęcam do tego newslettera, ponieważ to jest tak też forma komunikacji moja z tobą na stronie pardel.pl, a w następnym odcinku poruszę kolejne tematy. Jakie, to zdradzę w kolejnym krótkim podcaście taktycznym. Dlaczego ten podcast nazywam taktycznym? Otóż będę chciał to wyjaśnić w poniedziałek, a na koniec kawał branżowy. Optymista powie, że szklanka jest w połowie pełna,
pesymista powie, że szklanka jest w połowie pusta, a programistka lub programista powie, że szklanka jest dwa razy większa niż potrzeba. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.